Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku ze Skyblocka na najfajniejszym serwerze, czyli skyheroes.pl. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy parę fajnych rzeczy, ale zanim muszę odpowiedzieć na kilka pytań, które zadawaliście w komentarzach pod poprzednimi odcinkami. Więc pierwsza rzecz to jest, że niektórzy nawet nie wiedzą, jak dojść na serwer. Więc sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli macie Minecrafta, który jest premium, czyli tego, którego kupiliście, po prostu wchodzicie, dodając serwer i wpisując tutaj skyheroes.pl. To jest tak proste, tak. Tak proste, wchodzicie, jesteście, macie konto, macie, jesteście zarejestrowani automatycznie, wchodzicie sobie tutaj w kompas, skyblock naciskacie i tutaj w tym momencie jesteście już na skyblocku, więc możecie dołączyć do swojej wyspy, pisząc IS. Pyk, jesteście i macie swoją wyspę. Jeżeli natomiast nie macie premium, czyli jednym słowem macie Minecrafta, który jest darmowy, w takim wypadku wpisujecie także dokładnie to samo, wchodzicie na serwer, tylko że teraz musicie stworzyć, słuchajcie, konto. Tutaj dostaniecie informacje oczywiście na wejściu od razu, więc możecie zgodnie z tym po prostu to zrobić, wpisując register, login, hasło i macie. Tak więc słuchajcie, jeżeli mamy to już ustalone, to zapraszam już do świata Skyblocka, ponieważ Ernest już tam na nas czeka. I dzisiaj zrobimy coś mega kozackiego, dlatego że dzisiaj będziemy mieli nowych towarzyszy na wyspie, tak! Nie będzie już tak smutno i podrobno. O, w ogóle zobaczcie, ile rzeczy tu się pozmieniało. Zaraz my wszystko opowiemy. Jesteśmy, słuchajcie, na naszym serwerze. Witamy, dokładnie tak. Tutaj jest ładnie, stary, w ogóle. No troszkę się pozmieniało, słuchajcie, Ernest był... Był na wycieczce, a ja w tym czasie sobie siedziałem i grałem z graczami i porozbudowałem tutaj kilka rzeczy. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, która jest bardzo przydatna dla wszystkich graczy i nie wiem, czy wiesz w ogóle, Ernest, o tym, ale jest coś takiego, jak kalendarz adwentowy na serwerze. O, tak, tak, tak. Slash. Komenda do tego to jest ukośnik kalendar. Dokładnie, tak. Ja już mam odebrane wszystko poza dzisiejszym dniem, więc zobaczymy, co w dzisiejszym dniu. Uwaga. Okej, i co mamy? 6 złotych jabłek. Spoko, fajnie. Fajnie, to jest. Dobra, czekaj, ja zobaczę, co jest. Co jest 9 dni faktycznie? Dobra, ukośnik kalendar wpisujcie. Możesz i tak wszystko pierwszy odebrać. Dzień. Oh my god. Co? Ej, odbierz nie, wszystkie, odbierz wszystkie. 9. 32 steki z serduszkiem. O, zobacz, co masz na 8 dniu, czy tam na 7. Enchanting Battle 64. Stary, ja nie mam. No, szukaj dalej, szukaj dalej. Dirt 32? Szukaj dalej. Szukaj dalej, szukaj dalej. Węgiel 64. Szukaj dalej. Ooo, jukebox z płytą. Ej, jaka muzyczka w tym jest tak w ogóle? Chwila. Tu masz to. Uwaga. O, to ten sam co ja mam. O nie, to jest muzyka przywołująca fantomy. O nie, weź się stąd, kurde, pasował mi stąd. Trzeba je zabić, dobra. I co tam jeszcze masz? Już otworzyłeś wszystkie, czy jeszcze nie? No dobra, lecimy dalej, 6. Bambusy! Ja nie mogę. Bambusy? W sensie rusztowanie. A, okej, okej, tak. To niezłe bambusy. Banku padła, stary. 8, co jest na 8? 49 stona, to niby takie dobre? A, 64 tego, żelaza, dobra. No! Także stary, no, żelazo jest serio cenniejsze nawet niż diamenty, bo można z niego zrobić wszystko. Jak to wszystko? No to zrób mi jabłko. A co z diamentów, powiedz mi, zrobisz? Z diamentów zbroję, miecz, wow, stary. Super. A hopery? Zrobisz z diamentów hopery? Stary. A zrobisz, może z siebie zrobisz hopper i hopniesz, stary, tutaj za granicę do dziury. A czemu? Czemu ja mam hopać gdzieś do dziury? No chciałbym. Kurde, czemu nie ma PvP? No, beznadziejne, stary. To zmienimy na serwerze, słuchajcie, chyba. Włączamy. Jako właściciele zmienimy niedługo, że będzie PvP na serwerze i dokładnie wszyscy się będą nawalać. Słuchajcie, w ogóle maszyna od jutra jest. Znaczy, wy już widzicie ten materiał, to jest już nowa maszyna, więc więcej osób może na pewno dołączyć. Więc zapraszamy serdecznie. No, dokładnie. Dlatego, że teraz było do 100 osób i cały czas było full 100 na 100. No, a wy będziecie mogli, to pewnie będzie już 200 albo 300, więc zobaczymy, ile was będzie grało. Nawet, no właśnie, zobaczymy, ile będzie to taki limit. No właśnie, zobaczymy, ile będzie graczy, na tyle ustawimy max, no ale w każdym razie, słuchajcie, to zrobimy w dzisiejszym odcinku, przedstaw. Nie wiem, ja tu już jestem przyzwyczajony do tego, że po prostu zarabiam tutaj, chodzę sobie i zarabiam, czyli zbieram kaktusy, ścinam drewno, ścinam wszystkie plony. Ale my nie będziemy przecież zarabiać dzisiaj, dzisiaj no będziemy wiem wydawać. Dzisiaj będziemy wydawać, no tak, tylko że niestety będziemy wydawać na coś, co jest mi tak żal, czemu? Kasy. Stary, no. To na co będziesz wydawał? No nie wiem, no na jakichś wieśniaków, żeby jeszcze więcej zarabiać, żeby zrobić jeszcze większą infrastrukturę, nie, żeby być stary, jeszcze bogatszym, żeby być w ogóle coś fajniejszego. Kozakiem. No wiem, już proponuję, ja już powiedziałem. Pandę, stary, kupmy sobie pandę, pliska. Uwielbiam pandę. Pandę. Stary, najpierw zobaczmy, co jest w sklepie, okej? Okay? Zobaczmy, co jest w sklepie i co możemy kupić, jakie są zwierzaki. No dobra. Sklep. Co? Specjalne. A co, stunery? Specjalne.
I spawnery. A, no tak, spawnery, dobra, czekaj. Weź następną stronę i teraz tak. Właśnie wszystko kosztuje 12 tysięcy. Na całe szczęście jest też segment, który kosztuje tylko 1000. Są to koty, pandy, panda! Pilacze. Co ty odpalasz? Co ty robisz? Jak to co? Ty się stary, mnie pytasz, ale możemy mieć też lisy! Mam pandę! Już kupiłeś? Mam pandę, tak! Dobra, słuchaj, to skoro tak, to ja kupuję bambusa. Mam bambusa, już jest spoko, bardzo będzie miała co jeść. Co, kupiłeś bambusa? Tak. Ci prezent w takim razie. Co? No spadaj, gościu, co ty robisz? Powaliło cię. Ej, nie, zaraz rozwalimy całą wyspę. Dobra, skupiamy się, gdzie robimy w ogóle pandę? Gdzie robimy pandę? Stary, no musimy powiększyć wyspę. No to powiększaj, masz siano? Nie mam. Serio? Wszystko wydałeś na pandę? Upgrade. Dobra, czekaj. A, nie mam już monet, stary, ale powiększyłem. Dobra, wyślę ci. Ale trochę powiększyłem, stary, to się liczy, nie? To jest ważne w życiu. Że powiększyłem. A ile ja mam w ogóle monet? Monety. Właśnie, ile masz monet? 1595! Tylko? Jak to tylko? Myślałem, że masz 10 tysięcy, stary. Dobra, to wyślij mi, stary. Miałeś spawner, zginiesz! Zginiesz? Przeżyłeś? Wpisałeś flya? Tak. O kurde! Wpisałem flya, słuchajcie, flya, wy co? To jest, słuchajcie, taka po prostu, to jest komenda. Dobra, gratulacje. To nie tutaj, tylko to jest komenda dla osób, które mają rangę tak. VIP, a rangę VIP możecie kupić na naszym sklepie, sklep.pl. O, właśnie, a propos, bo takie pytania też się pojawiały, już wam pokazuję, tak. Jak się kupuje. Chodzicie sobie na stronę skyheroes.pl. Następnie przyciskacie tutaj w sklep, tutaj strona sklepu oczywiście. Wchodzicie sobie w zakładkę Skyblock i macie tutaj do kupienia wszystkie swoje rangi. Na przykład ranga Sky Hero na 15 dni. Przyciskacie tutaj, wybieracie formę płatności, którą macie tutaj, czyli na przykład SMS-em, przelewem lub Paysafe Cardem. Po naciśnięciu tego wpisujecie nick swój gry, czyli w moim wypadku to będzie Zipek to ziomal. I kupon, jeżeli macie, słuchajcie, kupon rabatowy, który na przykład dzisiaj ostatnio w Mikołajki był, ale także będą się pojawiały coraz to kolejne, więc oglądajcie, słuchajcie, materiały, bo materiały będziecie mieli napisane wszystkie kupony, ale na stronie także będą się pojawiały tutaj kupony, które możecie wykorzystać, więc sprawdzajcie. Przechodzicie do przelewu i to już dalej jest najnormalniej w świecie, jak w każdej, przy każdej płatności, także proste jak budowa cepa. Wracamy na serwer. Dobra. Ej, nie mamy w ogóle kobla, stary. Jest kobl, chodź, zobacz, tu jest. Tu jest masa kobla. Tu jest masa kobla. Czekaj, trzeba kupić ogólnie tak, po pierwsze grassblock trzeba będzie kupić. Mamy jeden. Dobra, czyli w tym miejscu tutaj robimy pewnie dla pandy wybieg. Tutaj? Na ładnej trasie. Ja myślałem, żeby tutaj zrobić, stary, patrz, zobacz, tutaj. Tam? Czemu tam? A gdzie? No, żeby miała dużo miejsca, ziom. Że to pandy są duże, to żeby gdzieś nie, ja bym tu odtąd nawet. Aha. 2x2. Co? Chcesz wieźć pandę, grubą, wielką pandę w klatce 2x2? Stary, 2x2, dawaj. Ej, czekaj. O nie, sprzedałem całe żelazo. Sprzedałeś żelazo? Tak, całe. Jak powiedziałeś, że jest stary takie cenne, to wtedy w tym samym momencie je sprzedałem. Ale właśnie jest cenne, czyli nie warto go sprzedawać. Mogłeś sprzedać na licytacji, byś więcej zarobił, o wiele więcej. Przecież żelazo jest warte. Żelazo to 64, żelaza to byś sprzedał nie za 600 monet, tylko za 4000, kurde, jak nie więcej. Mam bardzo dobry pomysł na to, jak zrobić wybieg dla pandy. Jaki zrobimy wybieg? No to jest dosyć ważne. No, po pierwsze zrobimy go w powietrzu. Dlaczego w powietrzu? Ej, łuk nam by się przydały. Te fantomy po prostu, stary, są niedorzeczne. Niedorzeczne. Po pierwsze tutaj trzeba zrobić. Po drugie... Jo, stary, co ty robisz? Czemu endstone? Halo? Zobacz. Kolego. Nie, bo tylko żeby się podsadzić tutaj, stary. Tego nie będzie. Patrz, teraz nie zamyka jej 2x2! Będziesz ją więził na wysokości w klatce 2x2? Teraz kraty robimy. Bo stary, robimy prawdziwe, tak jak w prawdziwym życiu mają pandy warunki. Jo, stary, powiem ci tak. Przesadzasz, wiesz? Jak to? Czemu? Biedna panda. Biedna. Stary, ona to dobrze. Biedna maleńka. Patrz, ej, ona się i tak zespawnuje gdzieś poza kratami. Co? A to będą cały czas nam się spawnowały pandy? No dwie na pewno się spawnują. A ja myślałem, że tylko jedna będzie. Dobra. No stary! O-o. Rozwaliłeś mi spawner. O-o. Jak mogłeś? Stary, no, odkupujesz. Stary, ja nawet nie mam siana, żeby ci oddać za ten spawner. No czekaj. Jak no? Ja mam tylko, stary, 999 monet. Brakuje mi jednej. Czaisz?
5-gwiazdkowy hotel jej zrobiłem, stary. Musisz mi to odzyskać. W tym momencie zarabiaj. Czekaj, muszę sprzedać kaktusy, skoro tak. Dobra, no dawaj, kaktusy stary, sprzedane no, mam. Dobra. Już kupuję, no. Ale... No dawaj, no. Kupuję. Dawaj. Stary, już nie mogę wytrzymać bez mojej pandy, no. Już, masz, przepraszam, no. Daj. No stary, co to ma być? Co? To jest lisów. Nie rób tego! Co ty zrobiłeś, stary? Dawaj moją pandę. To jest 1000 hajsu. Co ty odwaliłeś? Chcę pandę! Czemu żeś wyrzucił te lisy? Nie, tak, nie chcę pandę, no. O, ej, tutaj jest. Stary. Stos. Panda, dobra. No stary, po co jej zrobię 5-gwiazdkowy hotel niby? No musiałeś zrzucać. Po co ci lisy niby? Lisy są dla debili, a pandy są dla sztosów, trzeba stary ten. I pandy i lisy są spoko. No a kiedy ona się spawnuje? Kiedy nie będziesz patrzył. Musisz się odwrócić. Nie patrzy na pandę. Nie patrz. Uciekajcie. Jak tylko się zespawnujecie, to od razu uciekajcie. Zipek, no! No co? Stary, za każdy klocek, który mi rozwaliłeś, wywalam ci jeden klocek w twojej prywatnej skrzyni. O, pandy! Pandy! Zostańcie tam, gdzie leżałeś. Nie, no. Nie rób tego! Nie. Stary, zostaw. Nie, czekaj, patrz na to. Pa. No, co? O ja! Zostaw ten bambus. Ty też masz. Nie zakazuję jeść bambusa. Patrz, jak się jedzą oba. Patrz, ej, czemu ja im dałem jeść, a one mnie biją? No przecież jesteś denerwujący. O co tutaj chodzi? Czekaj, stary, mówię, że je trzeba zamknąć, bo one są groźne. No zamykaj je. Tutaj, głupole. O, dobra. Ej, to drzewo to trzeba stąd ściąć. Będzie im przeszkadzać. Czemu? Te pandy je lubiły, stary. Kurde. O! No i patrz. Przez klatkę mnie biją. Stary, moje itemy, nie mogę ich odzyskać. Jakim cudem ty mnie bijesz przez klatkę aż tak? Mnie lubią, stary. Widzisz to? Jak to możliwe jest, nie wiem, stary? Ale patrz, one są ciągle na mnie wkurzone. Ale zobacz, a mnie kochają, patrz. Ja. Stary, a daj im bambusa, kochają. A nie mamy już bambusów. Wszystkie zjadły. Stary, to patrz teraz. O, dobre. A. Bo mądrym trzeba się urodzić, stary. Stary, nie uważasz, że zrobiliśmy trochę brzydką tą klatkę dla pand? Jakby nie. To miejsce. Jest piękna. No nie, fantomy. W sensie ogólnie, no tak, stary, moglibyśmy zrobić coś ładniejszego. Im jakiś domek dla pandy. Zróbmy im naprawdę. Zróbmy naprawdę ładne miejsce dla nich, co? Zróbmy domek dla pand. Jaką masz propozycję na robienie ładniejszego dla pand? Niestety, przede wszystkim. Ale muszę to zrobić. Co? Mimo, że bardzo bym nie chciał. Co? Zrobiłeś coś zbrojkę? Tak. Ty kozaku, ej, Zipek. No. Zipek, gdzie mam dzirta? Dzirta, ale trawiastego. Co? No już postawiłem tam u nich. O! Nawet zbroja mnie nie uchroniła. Założę zbroję i pan psy. No jest. Ja nie mogę, no. Dobra, ale jaki masz plan, stary? Patrz, zrobimy tak. Zobacz. No. Odtąd mniej więcej. No. Do... Tąd mniej więcej. No. Do... Tąd mniej więcej. No. Robimy całość to dirtem. Uwalimy całość też tymi kratami. Ale nie starczy nam dirta na to. No to zarobimy, przecież ja mam jeszcze mnóstwo siana. Przecież mam tutaj mnóstwo dębu do sprzedania, kobla mam do sprzedania, mam tutaj arbuzy do sprzedania, dynie mam do sprzedania, wiesz, wszystko się gromadziło i się ma teraz. Się gra, się ma się. Ty bogaczu, stary, a ja mam pandy, wiesz, co mnie nie gryzą. Następne kupujemy lisy. A nie pamiętasz, co mówiłem wcześniej na odcinku? Co mówiłeś? Że listy są dla debili, Zipek. Oj, dobra, zobaczymy. Zobaczymy stary, widzowie. Czy pandy są fajniejsze. Piszcie, co jest fajniejsze. Nie, pandy, co jest fajniejsze. Listy. Nie ma znaczenia, co jest fajniejsze, piszcie stary. Piszcie pod moim filmikiem, ludziska. Pod możecie pisać, czy ja jestem fajniejszy, czy Ernest. A few moments later. Potrzebujemy więcej dirta. Czekaj. Spokojnie. Zdobądź więcej dirta. Zipek, słuchaj, to jest wszystko, co mamy, serio? Słuchaj się w przyrodę, stary. Wycisz się, wyluzuj, a ja w tym czasie zrobię najlepszą rzecz, jaką widziałeś kiedyś.
Dobra, czekam. Uwaga. O! O, nie spodziewałem się! Podoba mi się to, podoba mi się. No, to jest sztosik, wodospadzik będą miały, stary. Ej, fajnie to wygląda strasznie. Podoba mi się. Robimy przeprowadzkę, pant! Przeprowadzkę, pant! Jesteście wolne! Uuu, yeah! Dobra, chodźcie, dobra. Chodźcie za mną. Tak, chodźcie za mną. Tu jest tatuś, tu jest tatuś. Chodźcie. O, chodź, idzie. chodź. Jeden jest. A co z drugim? Dobra. Druga też tutaj chce. Chodź, tu. Chodźcie, pandy, tak, chodźcie. Tak. Jest! O, zamykaj bramę! Yeah. Ej, ale no, serio, zarobiście to wygląda. Stary, no, jeszcze teraz musimy zrobić tak. O, o dobra, mam. No i chowaj gdzieś do skrzynki, na wszelki wypadek. I mamy pandę. No to słuchajcie, to by było na tyle. Mamy piękny domek dla pand. Piszcie w komentarzach, jak powinniśmy nazwać pandę, ale ja bym chciał jedną nazwać. Już mam pomysł. Ja wiesz jak? Jak? Nela. Moja panda to Nela. A drugą nazwiemy Staś. A, czyli Staś i Nela. Nie, Nela i Staś. Okej, okay. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Na razie! Yo! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!